Witajcie, z tej strony Olimpia. Dziś chciałam Wam opowiedzieć opowieści pod tytułem Pokurcz autorstwa Krystyny Śmigielskiej. Jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Bibliotekarium i należy do serii Ukryte Światy. Na okładce widzimy obraz pana Dariusza Milińskiego. Za egzemplarz powieści serdecznie dziękuję autorce. Słuchajcie, ta powieść we mnie wywołała takie wewnętrzne drżenie. Na ogół należy do czytelników, którzy czytają kilka powieści jednocześnie. W przypadku Pokurcza tak nie było. To jest powieść, przy której usiadłam i miałam tylko jedną chwilę przerwy taką na refleksję. O czym jest ta historia? Tak naprawdę jest w niej dużo o miłości, ale to nie jest miłość taka bajkowa. Nie mamy tutaj księżniczki, księcia z bajki, nie jest tutaj kolorowo i cudownie. Bohaterem jest tutaj Kacper Rawicz, to jest chłopak taki melancholijny, dosyć skryty, który pewnego razu już pod koniec sezonu zjawia się nad morzem, dokładniej w Kołobrzegu, szukając pracy. No i dostaje tam pracę w kawiarni. Tutaj okazuje się, że chłopak mimo pewnej swojej ułomności bardzo dobrze sprawdza się w roli kelnera, bardzo dobrym jest pracownikiem. Dodatkowo przyciąga do siebie tłumy niemieckich turystów, szczególnie pań. Doskonale sobie radzi w komunikacji z nimi, co jest trochę dla właściciela kawiarni Tomasza Zielenia zaskakujące, gdyż chłopak tak naprawdę jest po zawodówce i właściciel zastanawia się, skąd jego takie umiejętności dobrej komunikacji. Nie zmienia to faktu, że przez to odkrywa, że to jest naprawdę bardzo dobry pracownik i zaczyna go cenić. I w tym wszystkim dużą rolę też odgrywa Olga, córka właściciela kawiarni, która bardzo przybliża się do Kacpra. Kacper jest skrytym mężczyzną, jest w ogóle wysoki, ma specyficzną fizjonomię, jest bardzo chudy, długowłosy, z brodą. I to bardzo przyciąga uwagę kobiet i szczególnie Olgi. Tutaj mamy ich trudne relacje, poznajemy stopniowo ich trudne relacje. To jest miłość, ale taka troszkę też, wiecie, w pewnym stopniu pasożytnicza, jednostronna, która tak naprawdę nie daje nadziei na przyszłość, na wspólną przyszłość. Dlaczego tak jest? O tym dowiecie się, czytając powieść Pokurcz. I tutaj słuchajcie, dlaczego ta historia wywołała we mnie takie drżenie. Otóż w czasie czytania poznajemy historię Kacpra Rawicza, który wychował się w małej miejscowości, w dziwnej rodzinie, w której jest dużo tajemnic i dużo złych wydarzeń. Chłopak wychowuje się wraz ze swoim przyjacielem Włodkiem Zambrem. Zamber jest też dosyć specyficzną postacią, ich przyjaźń nie jest łatwa. Tutaj autorka bardzo ładnie, bardzo tak sugestywnie nam pokazuje trudy tej przyjaźni, różnice zdań, różnice poglądów, to jak się chłopcy nawzajem z siebie wyśmiewają. I co tutaj, na początku mówiłam Wam, że ta powieść wywołała we mnie swego rodzaju drżenie. Otóż chodzi o to, że musiałam ją przerwać, bo naszła mnie taka chwila refleksji nad życiem, zastanowiłam się, co tak naprawdę determinuje wszystko to, co robimy w przyszłości, co sprawia, co ma kluczowy wpływ na to, jakimi stajemy się osobami, co kształtuje naszą osobowość, jakie cele sobie wybieramy, jakie dążenia i jak je realizujemy. Tutaj ta historia jest, zawiera takie drugie dno, jest dosyć mroczna i tak naprawdę, wiecie, bardzo smutna. Mnie było żal Kacpra Rawicza, żal tych wszystkich bohaterów, którzy się tutaj pojawili, bo jakby są wszyscy uwikłani w taką matnię, z której nie potrafią się wyzwolić. To jest wspaniała, pięknie, obrazowo przedstawiona historia walki z przeszłością, niepoddawania się. To jest próba spełnienia marzeń. No i czy te marzenia się uda spełnić? Czy Kacper będzie mógł być z Olką? W ogóle, kim jest tak naprawdę Kacper? Jakie maski zakłada? Dlaczego jest taki skryty, melancholijny? O tym wszystkim dowiecie się, czytając powieść Pokurcz, która naprawdę porwała mnie, zaciekawiła i skłoniła głównie do takiej refleksji nad dzieciństwem. Nie wiem, czy wy też tak mieliście. Chyba większość z nas tak miała, że w okresie takiego młodzieńczego buntu zawsze nam się wydawało, że rodzice to są takie, wiecie, złe osoby, zło konieczne. Mamy same nakazy, zakazy. Mamo, tato, ja po tej lekturze mogę Wam tylko podziękować za takie wspaniałe dzieciństwo, jakie miałam i nigdy bym się nie chciała znaleźć na miejscu bohaterów tej historii. Nie wiem, czy bym sobie poradziła tak, jak oni tutaj próbowali sobie poradzić. Naprawdę ta książka mną wstrząsnęła, sprawiła, że trochę inaczej zaczęłam postrzegać swoją przeszłość i nawet teraz jestem, słuchajcie, bardzo wzruszona, opowiadając Wam o tym.
ujęła mnie ta książka, pięknym językiem jest napisana. Niby jest to książka zwykła, opisująca losy zwykłego chłopaka, zwykłej dziewczyny i ich rodzin, ale jest tutaj naprawdę głębia, jest drugie dno, jest mroczna, jest intrygująca i bardzo ciekawa. Serdecznie Wam polecam Pokurcza Krystyny Śmigielskiej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na temat tej historii więcej, to zapraszam Was do przeczytania mojej recenzji, która znajduje się na naszej stronie w linku pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam do następnego filmu.